godzinie, 7 godzin pociągu, a teraz wracamy sobie na jedzonko, na burgerka i obyśmy trafili, bo jesteśmy strasznie głodni. A po burgerku mamy ambitny plan, żeby iść na plażę. Nie jest jakoś super ciepło, ja tutaj mam skórzaną koszulę, bluzę i jeszcze pod tym mam koszulkę, ale w słońcu jest ciepło, także wiatr jest zimny, ale nam to jakoś bardzo nie przeszkadza. Widać, że wieje, bo moje włosy są każde w inną stronę, ale fajnie, że akurat ten jeden dzień mamy pogodę, zobaczymy jak będzie potem, ale zapowiada się, że będzie padać i będzie zimno. No ale zobaczymy. Dotrzeć na burgerka do meksykańskiej restauracji. Pojechaliśmy sobie na hulajkach i bardzo przyjemnie się jechało, bo wszędzie są ścieżki rowerowe, więc bez problemu dotarliśmy. I teraz czekamy sobie na jedzonko. Właśnie tak mega fajnie ciepło. Pokaż loda. Nie jadłam nigdy loda jakiego to jest, maczanego, więc jem pierwszy raz loda maczanego. Ale fajne, ale pycha, polecam, niam. Zaliczyliśmy zakupy w Biedronce. Była szybka, taktyczna zmiana stylówki. I idziemy na zachód słońca. Na 7. Jakby trzymasz tak sobie tutaj na 7, to wystarczy. Korzystamy, póki jest ładna pogoda. Mimo, że już ledwo żyje,
ledwo ruszam nogami, bo zrobiliśmy 14 tysięcy kroków, to zachód słońca nad morzem musi być zaliczony. Today we have a wonderful day. Today jest pochmurno, jeszcze nie pada, ale jest pochmurno i ma padać od godziny 16, więc będziemy korzystać jeszcze zanim zacznie padać. Ogarniemy się i sobie gdzieś pójdziemy, może na plażę. Ja bym w sumie poszła na plażę. Bo jak nas gdzieś złapie też na mieście, to nie wrócimy tak szybko, a na plaży mamy 10 minut piechotą, więc pójdziemy chyba na plażę. Popatrzeć na morze i powdychać tyle jodu, ile się tylko da. Mamy gofar, ja mam zbitą śmietaną i polewą tiramisu, a Arek ma zbitą śmietaną i kurzeliną. Mniam. Mam dwie idealne muszelki. Udało się znaleźć dwie idealne. Wszystkie w jednym miejscu znalezione. I takie pokarbowane też. Mewa. Surferzy surfują, mają dzisiaj dzikie fale. Zaczęło padać, tak jak miało zacząć, no w sumie która jest? 16. Idealnie miało zacząć padać 16. I stoimy na przystanku, czekamy na autobus. Oceniamy kawiarnię tak 3, 3,5.
Coffee Venezia, tak? Venezia. Tak. Tak. Obsługa tak. No, niezbyt. Nie, no. Ale czekolada była dobra. Czekolada była dobra, kawa taka, no, przeciętna. I pada coraz bardziej, więc mógłby przyjechać autobus. I ładnie było w środku. Tak, w środku jest bardzo ładnie. Bardzo ładnie. Ale obsługa jest tragiczna. Panie w ogóle do nas nie podeszły, kompletnie nic, w ogóle zero. Karta? Co to? Po co dać klientowi kartę? Zapytać się, czy już coś chcą zamówić? Nie, po co? Składać czy okej? Kompletnie nic. No. Także jeżeli chodzi o Kołobrzeg, to tutaj nie, nie. Niestraszny nam deszcz. Robimy grilla. Pogoda nas nie rozpieszcza, niestety, no ale mamy grilla, więc nie będę narzekać. O, a to już jest z jednej strony węgiel, tak jak rozumiem? Na ile oceniasz bagietkę z maserkiem czosnkowym? Mocna siódemka. Siódemka? W skali na pięć. Jesteśmy zarąbiści. Jakie syndro. Zajęłam się rysowaniem na tablecie Arka i wypłodziłam coś takiego. Jestem nawet dumna, zadowolona. Ja za rzadko zdecydowanie rysuję. Ale to nie z głowy, tylko z dupy. Tylko z... Boże, jak to się mówi? Internetu? No, nie, w sensie widziałam na Instagramie taki obraz i po prostu sobie przerysowałam, ale to się jakoś nazywa. Z rewki? Rewka? Nieważne. No właśnie, to z rewki. No to raczej trochę zmieniasz. To raczej jest... Skopiowane. Nie. No nieważne, w każdym razie tutaj jest oryginał. A to jest moje dzieło. Hej, dzień trzeci. Pada. Wstaliśmy dość późno, ale zjedliśmy dobre śniadanko. Arek pojechał do Żabki kupić lody. Mamy taki typowy chillowy dzień. Siedzimy sobie tylko w domku. Nic nie robimy więcej. Jutro zamierzamy sobie iść na rybkę smażoną typowo na obiadek. Dzisiaj na obiadek sobie zamówimy pizzę. Mamy pizzę, udało się. Mniam. Pizza była bardzo dobra. Na jedzeni 10 na 10. I ciasto było dobre. I w ogóle ta pizza, którą wzięliśmy, ta Texas z sosem barbecue, z kurczakiem, cebulą, pieczarkami, kukurydzą. Wszystko powiedziałam? Była bardzo dobra. Miam. I jesteśmy bardzo najedzeni. Także polecamy pizzeria Bazylia w Kołobrzegu. Świeci słońce i pada deszcz, a nie ma tęczy. Nie ma tęczy, bo jest zachmurzone. Czwarty dzień. Tuptamy sobie na plażę, bo jest nawet ładnie. Wiatr też nie urywa głowy. Także idziemy sobie teraz na plażę. Dzisiaj na obiadek na rybkę.
Zgubiłam swoje okulary przeciwsłoneczne, które były ze mną ze 3 lata i bardzo je lubiłam. A zgubiłam. Leżymy sobie na kocyku. Jest tak fajnie ciepło, jest tak ładna pogoda. Ludzie się kąpią normalnie w morzu, co jest dla mnie trochę hardkorowe, ale jest tak cieplutko. W sensie, no dobra, mam czapkę, siedzę w bluzie i mam pod tym jeszcze koszulkę, ale jest ciepło. W porównaniu do tego, co było wcześniej, to jest naprawdę ciepło. Fajnie. Ta pogoda nie jest też tak zła. Alek poszedł po hot dogi, bo to przeważnie są hot dogi, a mam ochotę. Na rybkę sobie pójdziemy później. Niby ma padać, ale dopiero od 15, więc chillujemy sobie. Mały update, hot dogów jednak nie zjemy, bo tylko gotówka, także jak jedziecie nad morze, to weźcie też gotówkę ze sobą, bo w wielu miejscach można płacić tylko gotówką. Także musimy się obyć bez hot doga, a się tak nastawiałam na tego hot doga, miałam taką ochotę, no ale nic się nie poradzi niestety. Trudno. Znaczy ja siedzę i czekam na Arka, bo poszedł zamówić ryba, trochę to będzie trwało. I znalazłam okulary. Okazało się, że były w plecaku. I sobie siedzę i czekam z widokiem na morze, z mewami nad głową. Ale jest ładnie, jest ciepło. Zresztą widać. A jestem już mega głodna, oby... Bo kolejka jest dość spora, niestety. Ale typowo, jak to na promenadzie nad morzem. Pieprzoną koszulkę lodem. Nie dało się inaczej. Dresy też sobie uwalałam, byłam generalnie cała w tym lodzie. Arek sobie chilluje na balkonie. Otworzyliśmy balkon. Pierwszy raz odkąd tu jesteśmy. Otworzyliśmy balkon. Chillerka. Bo zaczęło padać, więc wróciliśmy. A w sumie odhaczyliśmy wszystko, co mieliśmy odhaczyć, więc teraz mamy chillerkę w domku.
mam po prostu idealne połączenie. Skarpetki w pizzę i moje cudowne polarkowe spodnie w pingwinki. No to jest idealne. Jest dzisiaj mega gorąco. Poszliśmy na plażę, ja mam koszulkę i długie spodnie i się topię. Więc na całe szczęście mamy 10 minut do plaży, także poświęciłam się wczoraj. Jarek pojechał mi po Doritosy do Żabki, bo były po 3 złote. Miałam mega ochotę, jeszcze łańcuch mu spadł po drodze, musiał się wracać, naprawiać ten rower, jechać jeszcze raz, więc stwierdziłam, że ja pójdę po krótkie spodenki, czy generalnie ja nie mam krótkich spodenek, Jarek wziął dwie pary, więc ja jemu jedne przyniosę, drugie założę jego. I przebrać się, założyć jakiś biustonosz, mam taki sportowy, bo jakby mi ktoś powiedział, że będzie tak ciepło, to bym w życiu nie uwierzyła, więc nie wzięłam żadnych takich lżejszych rzeczy, bo miało być mega zimno, a w słońcu to się człowiek topi po prostu, więc no. Najlepsza stylówka, spodenki Arka, jakaś luźna bluzeczka i sportowy stanik pod tym, żeby móc ją zdjąć na plaży. No jest taki upał, że nikt się tego chyba nie spodziewał. Wszyscy jak jechaliśmy, to pan taksówkarz do nas, że no, że ma być brzydka pogoda, że trafiliśmy beznadziejnie, a my, że wiemy, a tu jep. Nie wiem ile stopni jest w słońcu, ale z 25 to tak miękko myślę, nawet więcej, bo jest upał. Hot doga, udało się dzisiaj, jem hot doga. Ja też mam hot doga. Tak, mamy oboje hot dogi. Jej! Jeszcze zanim zacznie padać! Byliśmy w Biedronce i kupiliśmy batony. Mieliśmy mega ochotę. Mieliśmy kupić Milky Way, Banty, Marsa i Snickersa, ale wygrały jakieś ciastka, więc kupiliśmy ciastka. Banty i Milky Way'a. Jemy po połówce. Jeszcze Marsa mieliśmy wziąć, ale nie było. Jesteś usatysfakcjonowany? Nie było widać. Ja też. Robimy grilla. Znowu, po raz drugi. Mamy niedosyt grillowania w tym roku. I oczywiście kobieta przy garach, facet przy grillu. Właśnie kroiłam kiełbasę, teraz będę ogarniała chleb. Mamy znowu bekon i będzie znowu miam. Piję sobie herbatkę, bo się zrobiło zimno. Polarkowa bluza, oczywiście standardowo pingwinki. To są moje ukochane spodnie polarkowe, takie domowe. I lecimy z tym. Teraz zmiana warty, ja pilnuję grilla. Arek ogarnia masełko czosnkowe, takie ziołowe robi, żeby posmarować chlebki. No, bo nam się skończyło, ale już tak pachnie ta kiełbaska. Jest ładnie, bo nie pada, znaczy ładnie, jest zachmurzone, ale nie pada, także fajnie. Mniam. I obowiązkowo herbatka. Mm.
wygląda. A ja przywróciłam kiełbaski. Wygląda miam. Będzie miam jedzonku. Zjedliśmy burgerka 5 na 5, nie? 5 na 5. Ja nie jestem w stanie dojść frytek, tak się objadłam, ale będą na później. W ogóle mieliśmy w planach pójść na Devolaya na obiadek taki domowy, ale okazało się, że było otwarte do 17 dzisiaj, a my o 17 wyszliśmy, także niestety... Upadało. No... Niestety się nie udało. Chcieliśmy zamówić, ale okazało się, że nie dowożą. Jeszcze z innej restauracji. No ale finalnie zjedliśmy bardzo dobrego burgerka, więc wyszło i tak spoczko.